Szczęść Boże, witam bardzo serdecznie na kolejnej katechezie z racji naszych spotkań w małych grupach, spotkań komórkowych. Dzisiaj kolejna katecheza. Chciałbym przypomnieć tylko, że zaproponowałem wspólną lekturę Listu do Rzymian i bardzo gorąco zachęcam. Właśnie treść Listu do Rzymian będzie źródłem naszych najbliższych kateches. Dzisiaj trzecia katecheza, której tytuł brzmi Usprawiedliwienie, zbawienie otrzymujemy przez wiarę. Temat ten jest ściśle związany z dwoma poprzednimi katechezami opartymi na treści Listu do Rzymian. Pierwszą katechezę mówiliśmy o tym, na pierwszej katechezie mówiliśmy o powszechności grzeszności. Święty Paweł mówi tam o tym, że wszyscy ludzie zgrzeszyli i pozbawieni są łaski Bożej i potrzebują zbawienia. Wszyscy. Nie ma sprawiedliwego ani jednego. Wszyscy potrzebujemy zbawienia, ponieważ wszyscy jesteśmy grzesznikami. Wszyscy odstąpiliśmy od Boga, opuściliśmy Go, zgrzeszyliśmy przeciwko Niemu. I to była treść pierwszej katechezy. Można by ją podsumować tym fragmentem, czy wersetem z Listu do Rzymian, to jest trzeci rozdział, wiersz 23. Wszyscy bowiem zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej. To była treść pierwszej katechezy. Na drugiej katechezie mówiliśmy o darmowości Bożego zbawienia. To znaczy mówiliśmy o tym, że na zbawienie nie możemy sobie zasłużyć. Nie możemy zasłużyć sobie na zbawienie dobrymi uczynkami. Nieraz ludzie tak powszechnie mniemają, że wystarczy, że będę dobrze postępował, że będę przestrzegał przykazań, to na pewno się zbawię. Z gruntu rzeczy jest to stwierdzenie fałszywe, na pewno nie biblijne, bo tam mówi się o tym, że nikt sobie nie może zasłużyć na zbawienie. Zbawienie nie możemy sobie zasłużyć dobrymi uczynkami. Tak myśleli faryzeusze. Przypomnijmy sobie ten fragment o faryzeuszu i celniku, którzy się modlą. Faryzeusz, pełen pychy i takiej wiary w siebie, mówi: dziękuję Ci, Boże, że nie jestem jak inni zdziercy, oszuści, cudzołożnicy, poszczę, zachowuję przykazania, zachowuję prawo i tak dalej, i tak dalej. Pan Jezus powiedział, że celnik odszedł usprawiedliwiony, nie faryzeusz, ponieważ się wywyższał. On przypisywał sobie zbawienie. I tak jest wtedy, kiedy myślimy, że zbawienie otrzymujemy przez wypełnianie prawa, wypełnianie przykazań. To jest fałszywe. I to była treść drugiej katechezy, że Boże zbawienie jest darem darmo danym. Jest łaską, którą Bóg nam ofiarowuje w Chrystusie Jezusie. Można powiedzieć, że tą drugą katechezę streszcza treść tutaj werset 24 Listu do Rzymian, trzeci rozdział, gdzie czytamy takie słowa: dostępujemy zaś usprawiedliwienia darmo dzięki Jego łasce przez odkupienie, które jest w Chrystusie Jezusie. I dzisiaj trzecia katecheza z racji naszego poznawania Listu do Rzymian. No bo można by powiedzieć, skoro zbawienie jest darmo dane, to jak je otrzymujemy? Jak się na nie otworzyć? I święty Paweł mówi, że jedyną drogą na otrzymanie Bożego zbawienia, na otrzymanie Bożej łaski jest wiara. Jest wiara. Otrzymujemy usprawiedliwienie, zbawienie przez wiarę. Przez wiarę w Jezusa Chrystusa. I to święty Paweł mówi w wierszu 22, w trzecim rozdziale Listu do Rzymian. Mówi tak: jest to sprawiedliwość Boża dzięki wierze w Jezusa Chrystusa dla wszystkich, którzy wierzą. A w 25 wierszu mówi tak: Bóg uczynił Jezusa przez wiarę narzędziem przebłagania we krwi Jego. Okazuje przez to swoją sprawiedliwość wskutek pobłażliwości znoszenia grzechów popełnionych przez nas kiedyś. A więc jedyną drogą, która nas otwiera na zbawienie, jest wiara. Wiara w Jezusa Chrystusa. To dzięki wierze otwieramy się na łaskę Bożą. To dzięki wierze przyjmujemy dar zbawienia wysłużony nam przez Jezusa. To dzięki wierze otrzymujemy nowe życie. Dlatego tak ważna jest wiara w naszym życiu. Zauważmy, że kiedy czytamy Ewangelię, gdy ludzie przychodzili do Jezusa, to On zazwyczaj pytał ich o wiarę. Kiedy oni
chcieli coś otrzymać, na przykład prosili o uzdrowienie, prosili o jakieś, czy o wskrzeszenie nawet, jeśli chodzi o rodziców swoich dzieci, to on pytał, czy wierzysz, że mogę to uczynić? Czy wierzysz? Jeżeli tak, niech ci się stanie według twojej wiary. Więc dlatego tak ważna jest wiara. I drodzy, chciałbym, żebyśmy właśnie zadali sobie pytanie, jak to jest z moją wiarą? Czy ja rzeczywiście wierzę, że zbawienie nie otrzymuję przez wypełnianie przykazań, przez wypełnianie, przez dobre życie, przez dobre uczynki, ale przez wiarę w dzieło zbawcze Jezusa. I to jest bardzo istotne i bardzo ważne. Chciałbym, abyśmy zapytali się o swoją wiarę, abyśmy może podzielili się wzajemnie w grupie, jak to jest z moją wiarą, jak to wygląda z moją wiarą, jaka jest moja droga wiary. Czy ja rzeczywiście mogę powiedzieć, że jestem człowiekiem wiary? Wiara właściwie nie jest łatwa wcale, wbrew pozorom, ponieważ polega ona na takiej ufności, że ja muszę pokładać ufność w Bogu bardziej niż w sobie. Bóg domaga się tego, żebyśmy ufali Jego dobroci, Jego miłości i oczekiwali od Niego daru zbawienia. Możemy to uczynić tylko dzięki wierze, dzięki temu, że zawierzymy Bogu. Spróbujmy zapytać o swoją wiarę, spróbujmy właśnie odpowiedzieć sobie na to pytanie, czy ja rzeczywiście wierzę, że zbawienie otrzymuję darmo przez odkupienie, które dokonał za mnie Jezus Chrystus. Czy ja mogę zaufać Bogu, że On mnie zbawi, że On przebaczy mi grzechy i że obdarzy mnie darem zbawienia? Dziękuję bardzo.